Cześć. Dostałam pytanie. Nie jest to pierwszy raz, kiedy dostałam to pytanie. Dostałam pytanie pod tytułem: dlaczego ty, góra, uczysz fotografowania smartfonami? Nieruchomości, konkretnie wnętrz. No, jakieś odpowiadałam, no bo dlaczego by nie? Ale tak naprawdę zaczęło się wszystko od tego, że dostałam zlecenie na skonstruowanie takiego szkolenia, warsztatów i przeprowadzenie w jednej z agencji warszawskich w biurze nieruchomości. I powiem wam wtedy tak, okej, no trzeba to zrobić. Jest to challenge, jest to wyzwanie. No w końcu jestem fotografem, więc jeżeli ktoś chce nauczyć się fotografowania nieruchomości akurat smartfonem, no to moim zadaniem jest poznanie tego sprzętu i wykorzystanie tego, co umiem, jeżeli chodzi o fotografowanie nieruchomości i przekazanie wiedzy i umiejętności, bo to nie chodzi o wiedzę, bo to można się nauczyć, można sobie obejrzeć wideo na YouTube i tak dalej. Chodzi o umiejętności, bo w szkoleniu nie chodziło o przekazanie wiedzy teoretycznej, tylko żeby każdy coś z tego wyniósł praktycznego. Czyli nauczył się fotografowania nieruchomości smartfonem. Im bardziej się przygotowywałam, tym oczy mi się bardziej otwierały i miałam wielką frajdę, że uczyłam. Bo co ja zrobiłam? Tak naprawdę przerzuciłam moje szkolenie, bo ja już wcześniej szkoliłam, przerzuciłam moje szkolenie fotografowania aparatami na smartfony. I już. Czyli uczę właściwie tego wszystkiego, co uczyłam na aparatach fotograficznych, ale wykorzystuję inny sprzęt. Tak to wygląda. Natomiast wracając do pytania, dlaczego? Bo to chodzi, dlaczego? Jak już poznałam smartfony i się okazało, że ja właściwie też ciągle wykorzystuję telefon tak w życiu prywatnym do robienia wglądówek, do notowania, do fotografowania i zaczęłam sobie oglądać świat przez aparat w smartfonie, to uważam tak naprawdę, to uważam, że smartfon jest idealnym narzędziem dla osoby, która chce się nauczyć fotografowania nieruchomości. Tak. Ma wszystko, żeby taka osoba mogła się nauczyć zasad, uwrażliwić się, poznać, już powiedziałam zasady, ale tak naprawdę poznać smak fotografowania nieruchomości. I to jest naprawdę najlepsze narzędzie. Gdybym tak nie uważała, to bym tego nie robiła, bo uważam, że trzeba być w zgodzie ze sobą i powiem wam, że sprawia mi to wielką frajdę. Uczenie akurat na smartfonach. Naprawdę narzędzie jest genialne i to lubię. Po prostu lubię uczyć fotografii nieruchomości z wykorzystaniem konkretnego narzędzia. Dodatkowo przyszło mi tak na myśl, że ja po prostu też lubię pomagać innym. Jeżeli mogę robić to w ten sposób, to jest cudowna sprawa. Bo przekazuję to, co sama się uczyłam i cały czas się uczę, odkąd fotografuję, czyli od 2008 roku, i mogę komuś to przekazać. I ktoś może czerpać z moich doświadczeń i mieć życie łatwiejsze. Naprawdę, bo jak oglądam moją pierwszą sesję, to była wielka porażka, o czym ja nie wiedziałam i zrobiłam wszystkie możliwe błędy, o których teraz uczę. Trzymam ją, żebym pamiętała, skąd przyszłam. Ale ja nie zatrzymałam się w tym miejscu, cały czas się rozwijam. I na tym polega właśnie fotografowanie i rozwój fotografii. Druga rzecz jest taka, że ta umiejętność fotografowania telefonem, w ogóle fotografowania, patrzenia na nieruchomość, może się przydać w biznesie, może się przydać w. Ale to już tak naprawdę nie chodzi o mnie. Ja po prostu pomagam. Po co ja rozwijam dalej jakieś myśli, które są niezwiązane z tym pytaniem? Nie wiem.
Ale teraz mi przyszła na myśl taka jedna rzecz, że dla przeciwników fotografowania smartfonami, że technologii chyba i postępu się nie da zatrzymać. Ja zaczynam na kliszy, potem no, przyszły różne etapy. Pamiętam wielki niepokój, kiedy weszła fotografia cyfrowa. Teraz ludzie zaczynają fotografować telefonami. Telefony się w ogóle zmieniają. Powiem Wam, że ja ostatnio byłam w sklepie jednego z producentów telefonów, nie będę mówiła, bo nie chcę robić reklamy, i byłam zszokowana tym, co znalazłam w telefonach. Sobie lubię tak chodzić i oglądać, co się dzieje. I byłam zszokowana, jak technologia się rozwija, jak te telefony są zupełnie no, niebo a ziemia z tym, co były ileś tam lat temu. Nawet w porównaniu z tym, co było rok czy dwa lata temu. I jest to związane prawdopodobnie na pewno z tym, że każdy chce szybko informować o tym, co robi, gdzie jest z projektami, gdzie jest z życiem, i każdemu zależy na tym, żeby zdjęcia były ładne i przyswajalne. Więc tutaj przechodzimy do jeszcze takiej małej rzeczy, a mianowicie powiem Wam szczerze, ja bardzo lubię oglądać bardzo ładne, estetyczne zdjęcia i to jest taki trochę egoistyczny powód, bo chciałabym, żeby na Instagramie zdjęcia wnętrz były po prostu piękne. Wnętrze nie musi być piękne, ale zdjęcie może. I tym optymistycznym akcentem życzę Wam dobrego wieczoru.